Utarła się taka myśl wśród polskich, wiesz, słuchaczy, w momencie, w którym Miłosz odszedł z Max Flow Records, ludzie zaczęli dopisywać sobie do tego różne historie, typu, że wiesz, że tam był wielki beef i że Fandango Records i Max Flow Records się nie lubią. Co zresztą Miłosz już sprostował u nas w wywiadzie dla Spinera. Natomiast ty jesteś właśnie taką osobą, która pokazuje właśnie, że to nieprawda. Często pojawiłeś się na Podaj Dalej, składance Max Flow Records, pojawiłeś się na płycie Grubsona, Grubson pojawił się u ciebie na płycie też jest Michael, który tam dużo ogarnia dla Max Flow Records i chciałem cię zapytać właśnie, jak ty odczuwasz, dlaczego ludzie myślą, że tam powstał jakiś konflikt? Wiesz co, no myślę, że faktycznie chłopaki, wiesz, przez pewien czas Miłosz, Rahim mieli jakiś wspólny projekt i to im się tam jakoś posypało, tam współpraca między nimi przestała funkcjonować, nie, i no dlatego ludzie widocznie wnioskują, nie, i pewnie słusznie, że tam powstał jakiś konflikt, nie, no natomiast, ja tam jestem jakby nie jestem zaangażowany w jakiś tam mega, kurczę, to nie jest jakaś wojna, nie, że ja jestem reprezentantem Fandango, to mam jakoś tam, wiesz, specjalnie szykanować, wiesz, z góry ananasów pod szyldą Max Flow Records, tylko, wiesz, no to są moi ziomle. Z Michaelem, wiesz, chodziliśmy razem do szkoły, do tam równoległych klas w liceum, także mamy, wiesz, wiele jakichś ciekawych tam wspólnych wspomnień, nie? I wiesz, raczej się nie, tam nie ma jakiejś głębszej wczuty, nie? Z mojej strony przynajmniej w takie klimaty, nie? Że ktoś tam jest ten, a inny, wiesz, i w innych szeregach, nie? Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba ty, nie wiem, czy sam, czy razem ze Skapadą mieliście nawet wspólną płytę z Koligacją GK, prawda? No jak, oczywiście, taka historia. Było tak, że wiesz, no myśmy jakoś tam razem się wzajemnie od siebie uczyli, wiesz, czy tam obsługiwać te programy, nie, które pomagają nam, wiesz, w pracy, wiesz, razem nagrywaliśmy kawałki zawsze, także i był faktycznie tam kiedyś, wiesz, jakiś undergroundowy wspólny projekt, nie, Autonomia, czy tam inne kawałki, które zawsze występowaliśmy razem, także tutaj nie ma, wiesz, jakichś, no, szczególnych kłopotów, nie. Często mówisz, w tekstach pojawia się z kolei twoja inna ekipa, Ziombel Crew. Ja właśnie chciałem zapytać, kto to jest, bo to jest tak właściwie nie do końca jasne. Czy to jest jakaś grupa rapowa, czy po prostu grupa kumpli? No wiesz co, w pewnym sensie jest to, wiesz, taka szeroka grupa kumpli faktycznie. Ale też, wiesz, jakoś od czasu do czasu udaje mi się tam zmotywować chłopaków, żeby też, wiesz, zaprezentowali jakiś tam swój, wiesz, swoje skillsy, nie? I pojawiają się kawałki właśnie pod szyldem Ziombel Crew, że tam się uda nakłonić paru gagatków, żeby coś tam, wiesz, nasmarowali. Jakiś większy materiał będzie? No na razie to raczej, wiesz, no, ciężko jest ogarnąć, nie? Bo to są, wiesz, to nie są chłopaki jakoś tam nastawieni stricte na, wiesz, na rap, nie? I tylko mają tam swoje, wiesz, każdy swoją jazdę jakąś, może, wiesz, w jakimś innym kierunku. No, natomiast na pewno, wiesz, można tam oczekiwać, jak ktoś jest zainteresowany, wiesz, jakichś szalonych numerów, nie, z ekipy Ziombel Crew. No, a jest to taka większa ekipa, no, od właśnie zabawy. Mamy też ten, drużynę futsalową, nie, gramy w piłkę właśnie pod tym szyldem Ziombel Crew. Dużo, wiesz, tam w okolicach, w Gliwicach jest to znana ekipa, nie, tam ludzie, wiesz, mówią, że Ziombel Crew, nie, to i wiesz, zawsze, kurczę, szacunek, nie. Dwa klipy, które wyszły promujące twoją płytę, to znaczy pierwszy do singla Wiodę Sobie, a potem drugi, to właściwie nie był klip, tylko taka zapowiedź, wideo Wichajster. No. I właśnie zdziwiłem się, że obydwa z tych kawałków nie znalazły się na płycie, więc czemu właściwie? No wiesz co, ten Wiodę Sobie to był z założenia, kurczę, multi-single, nie? Ludzie tam faktycznie się dopytują, czemu tego nie było, a takie było założenie tego. To był jakiś tam inny materiał, który był, wiesz, zapowiadał ten album, który już w zasadzie, wiesz, w momencie, kiedy ten singiel powstawał, to album też już był gotowy, nie, bo ta płyta, wiesz, już praktycznie od roku była gotowa, ukazała się teraz, pod koniec września.
No, natomiast tam pod koniec zeszłego roku powstały te kawałki Wiodę sobie, Nigdy dwa razy. I taki był pomysł, żeby, wiesz, jakby zapowiedzieć już to, że, wiesz, nadciąga droga Wataszki, w górę ptaszki naprzód. wiesz, i to jakoś w ten sposób zaznaczyć, nie? Takimi kawałkami, no i powstały jakby, wiesz, dwa oddzielne projekty w dyskografii, nie? Wiodę sobie i droga Wataszki, no. A Wichajster? No Wichajster to był taki pomysł, który faktycznie był, wiesz, zrobiony na szybko. Powstał właśnie w wyniku tego, że nie udało się nam, wiesz, z jakichś tam technicznych powodów nakręcić teledysku, który tam, wiesz, szczegółowo był zaplanowany. Takie, kurczę, pojawiły się kłody pod nogami i no i powstał Wichajster, nie? Wiesz, na taki tekst na szybko napisany, tak, kurczę, wiesz, za tego, zostało to jakoś tam, wiesz, przedstawione właśnie w ten sposób, nie? Jako napisany freestyle, sprawdźcie to. No, uważajcie, będzie teraz groźnie, nie? No i tego, no i to też nie był jakiś utwór, który tam, wiesz, był zamierzenia właśnie, założenia robione na płytę, tylko taki właśnie Wichajster, nie? Zrobiony właśnie jako spot, nie? Płytowy. No i powstał teraz utwór już, który nie wiem, czy miałeś okazję widzieć, bo nie wspomniałeś. Komór do kawałka z płyty, komórki tkanki. Tak. No, także jest to trzecie wideo. No ale to nie jest na płycie, dlatego nie zapytałem. Tak. Słuchaj, co się stało znaczy szczególnie starsi słuchacze twojego rapu na pewno bardziej kojarzą cię ze składu Eskapada. Co się stało z chłopakami, tym Jurant, Siwy Ketchup? No wiesz co, chłopaki tam jakoś się trochę się porozjeżdżali. Siwy i Jurant, wiesz, robią tam swoje na wyspach. A Ketchup jakoś tam od czasu do czasu, wiesz, angażuje się w te projekty Ziombel Crew. Jest też, wiesz, zajebistym zawodnikiem drużyny futsalowej, nie? Zajebiście, wiesz, myślący zawodnik. No i jakoś tam u chłopaków, wiesz, trochę wygasło, nie? To taki entuzjazm, nie? Żeby tam sobie cały czas smarować. I w ten, wiesz, taki sposób po prostu, wiesz, zostałem na lodzie, nie? Z tematem, wiesz, jadę, nie? Soloweczki. Słuchaj, jest taka akcja, przygotowując się do wywiadu z tobą. Czytałem sobie, wiesz, stare recenzje jakichś twoich płyt, czytałem fora internetowe niestety i zauważyłem, że to jest jakaś dziwny trend w opisywaniu twojej muzyki, że częściej się nią jarają dziennikarze niż sami słuchacze. Nie denerwuje cię to? Bo to jest z jednej strony komplement, no bo to jednak ludzie, którzy, wiesz, jakoś tam dłużej siedzą w tym rapie, bardziej się nim interesują, ale z drugiej to jednak muzyka się robi głównie dla słuchaczy i to jest, kurczę, dziwne. Kurczę, no nie wiem, ciężko mi orzec, nie? Ja to tak jakoś nie wiem, może... Nie wiem, no nie mam też takiego wrażenia, bo często, wiesz, mam okazję jakoś prezentować na żywo te rzeczy, wiesz, i widzę, że jednak tak też do końca nie jest, jak mówisz, bo prezentuję tam, wiesz, najbardziej lubię, wiesz, gdzieś na koncertach grać takie kawałki w stylu storytelling, nie? Widzę, wiesz, że taką interakcję, nie? Że ludzie są, wiesz, zajarani, dlatego, kurczę, no trudno mi powiedzieć, nie? Nie wiem, jak to faktycznie jest, ale... Ale no może faktycznie, wiesz, jest to jakiś taki styl, który tam, wiesz, nie trafia do całej czeredy, nie? Tylko do jakiejś tam określonej grupy ludzi. Mi się wydaje, że wiesz, te rzeczy... No wiesz, no mam ciężki wgląd na to, bo to są rzeczy, wiesz, samemu najciężej jest oceniać, nie? Własne projekty, ale takie mam wrażenie, że nie wiem, że w to, co, wiesz, te moje teksty chyba, nie wiem, może wymagają jednak takiego... Wiesz, jakiejś dłuższej chwili, żeby tego wysłuchać, a ludzie nie mają czasu, nie? I bo, wiesz, ktoś wysłucha chwilę i machnie ręką. Szczególnie kiedy, wiesz, ma to w MP3-kach, to jest najgorsze. No to jest taki, wiesz, no, świat jakby, kurczę, lubi, wiesz, bardziej szybkie jakieś klimaty, bach, jest fajne albo nie, i wiesz. No i możliwe, że to tak, wiesz, faktycznie jakoś, nie wiem, no nie jest to może muzyka tam, ten, wiesz, na pierwszy strzał, nie? Że siada, wiesz, tak od razu, tylko... No takie mam wrażenie, że ludzie, wiesz, łapią, wiesz, podjar na te rzeczy, kiedy się tak naprawdę, wiesz, zapoznają z tym, nie? Posłuchają sobie kilka razy, no i takie mam wrażenia, nie?